Przyglądaliśmy się kilku postaciom sióstr zakonnych, a przed nami świecka osoba, jedna z kilkunastu świeckich błogosławionych właśnie w tej grupie. Będzie mowa o Natalii Tułasiewicz. Ona była związana ze środowiskiem sióstr urszulanek Unii Rzymskiej, ale pozostała świecką. Dlaczego? Zaraz o tym usłyszymy. Natalia Tułasiewicz pretenduje do miana patronki nauczycieli. Posłuchajmy kilku słów na jej temat, które przygotowała dla nas urszulanka Unii Rzymskiej, siostra Jana Krogul. Błogosławiona Natalia to kobieta pełna życia, intelektualistka, pedagog, nauczyciel, kobieta z pasją. Kochała życie i żyła naprawdę pełnią życia. Natalia była też artystką, kochała książki, malarstwo, muzykę. Mówiła o sobie, że jest teocentryczną humanistką. I tak też było w jej życiu, ponieważ Bóg był naprawdę w centrum jej życia, jej codzienności i z tego centrum, z miłości do Boga, spieszyła do każdego człowieka, będąc w ten sposób takim świeckim apostołem wszędzie tam, gdzie przebywała. Z jej pasji do Boga i z takiej pasji właśnie zachwytu nad życiem, to życie też ona oddawała w swojej codzienności. Tutaj też wybrzmiewa takie echo słów Jezusa, kto straci swoje życie z mego powodu, z powodu Ewangelii, to życie zyska. Natalia była związana z urszulankami przez fakt uczenia się w naszej szkole. U nas skończyła szkołę średnią, zdała maturę. Później po studiach, było to już w czasie wojny, po wysiedleniu jej rodziny z Poznania, Natalia w poszukiwaniu też pracy trafiła do Krakowa i tam zajęła się nauczaniem młodzieży na tak zwanych tajnych kompletach. Jej działalność jest udokumentowana w naszym archiwum krakowskim. Istnieje spis grona nauczycielskiego ośrodka tajnego nauczania w latach 1939-45. I w tym właśnie czasie, bardzo trudnym czasie, błogosławiona Natalia intensywnie pogłębiała też swoją wiedzę, nie tylko taką wiedzę polonistyczną, filozoficzną, ale duży nacisk kładła na swój rozwój duchowy. Karmiła się duchowością świętej Teresy Zawila, świętego Jana od Krzyża. Pielęgnowała też w sobie kult do świętego Franciszka z Asyżu i świętego brata Alberta. Duży też wpływ na nią, na jej duchowość miała lektura świętego Tomasza z Akwinu, świętego Augustyna oraz wyznania Tomasza a Kempis. I w czasie tego tajnego nauczania dbała o to, co też sama napisała, aby wojna nie wyjałowiła z dusz uczennic dobra i piękna. Była tym świeckim apostołem Ewangelii. W takiej roli się odnajdywała i spełniała. Pisała w swoich pamiętnikach, tutaj zacytuję, bardzo ciekawą rzecz, bo gdzieś siostry też taką miały cichą nadzieję, że może zostanie siostrą, urszulanką. Skłaniała się też ku życiu zakonnemu i jednak wybrała świadomie, dobrowolnie właśnie takie życie, no można powiedzieć samotne, ale to był jej wybór. I właśnie w pamiętnikach napisała między innymi tak, przekonuje się, jak palącą kwestią jest, aby wyjść z ukrycia własnej kapliczki właśnie ku światu, aby wypełnić tę przepaść, jaka dzieli świętego w klasztorze od człowieka świeckiego. Powiedziałabym po prostu, wyjdźmy ze świętością duszy na ulicę. Była świadoma, że może jako siostra zakonna nie miałaby takiej możliwości wyjść wszędzie tam, gdzie chciałaby iść, a miała ten wewnętrzny poryw właśnie, żeby wychodzić do ludzi, żeby ewangelizować. Tak też robiła. Co się stało? Ktoś ją wydał? Zgłosiła się jako wolontariuszka dobrowolnie do pracy w Hanowerze i wyjechała tam właśnie jako ochotniczka na zlecenie rządu londyńskiego do fabryki Pelikan, aby pomagać robotnicom, kobietom wywiezionym na przymusowe roboty. I to był jej świadomy, taki dobrowolny wybór. Straszny czas, okrutne warunki, kobiety oderwane od najbliższych, głód, choroby, ciężka praca, celowa demoralizacja. Natalia była tam właśnie tym apostołem, wnosiła promień Ewangelii, radość, pocieszała, mimo że sama ona była też wątłego zdrowia, ale potrafiła to przekroczyć, wychodziła do ludzi z pocieszeniem, głosiła katechezy, wspierała.
tam po prostu odnalazła swoją misję życia i wypełniła swoje życie w tej misji. W 1944 roku aresztowano Natalię. Tam były takie okoliczności, że jakiś nieuważny był kurier, przywiózł jej korespondencję. Została aresztowana, więziona była w Hanowerze, w Kolonii, w Berlinie, a później wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. I tam dopełniło się jej życie. Najpierw była oczywiście przesłuchiwana, katowana, męczona, ale w tym wszystkim potrafiła zachować godność i pokój, co bardziej jeszcze świadczy o jej świętości. Tak, tak. Natalia oddała swoje życie w komorze gazowej w Wielki Piątek 31 marca 1945 roku, prawie w przeddzień wyzwolenia obozu. I ten fenomen jej świętości nie polega tylko na takim dobrowolnym, heroicznym przyjęciu tej śmierci męczeńskiej, ale właśnie na jej niezwykłej osobowości, na tej jej pasji życia, na dynamizmie życia, co dopełniło się w męczeństwie. O Natalii Tułasiewicz opowiadała siostra Jana Krogul, urszulanka Unii Rzymskiej. Jak Państwo widzą, też niezłomni świeccy bardzo się wpisali w tę grupę 108 męczenników.